Witam widzów pięknych. Chciałem coś śmiesznego nagrać, ale jak zobaczę, że na Jonę gram, to wiem, że nie mogę nic śmiesznego wziąć, bo skończę bez uśmiechu na twarzy. I nie wiem, co to mnie... Jest tydzień choroby już i dalej mnie to trzyma, kurestwo. Na serio, najgorszemu wrogowi mi tego nie życzy, tej choroby. Co to jest za gówno, że mnie to trzyma jeszcze? Że jest dużo lepiej, ale cały czas psikam, no. Tyle chustaczek już poszło. Boż wygląda, jakbym kobiety nie widział przez 20 lat. Straszne to jest, straszne. Talion zagrał dawno nie było, chyba Talion na kanale. A ostatnio się popularną zrobił. A! Incita moje. Mam tu jakiś setup? Mam fajny z udyrem i trashem setup, no. Przeciąganie kogoś po kamieniach. I on na szkazik nie może skoczyć, Queen nie może wlecieć. W sumie wszystko daszuje w tej grze, jak się tak zastanowię. Nie dziwię się, że na Warsach to właśnie Talia i Poppy są w miarę popularne. Wszystko daszuje, na mordę skacze. Oczywiście jak po ziemniakach ktoś poleci, to stuna dostaje. W Yasuo jest dużo lepsza Talia niż tego brata, ale nie będziemy narzekać. Ten jest dużo bardziej przewidywalny przynajmniej od Yasuo, bo wiem, że jak się świeci, to będzie lecieć w moją stronę. Doran's Shielding pewnie jest second wind, więc no. Dużo mu nie zrobię. Ja mogę w ogóle agro na tą linię grać? Nie, no myślę, że to jest taki matchup, że ja po prostu go niweluję. Zacznijmy, czy dziadek jeszcze umie combo na Talii zrobić. To jest junglerem fajny setup. No, dziadek umie sobie miniona zepsuć nawet nie chcąc. Basiczka, aż go na pewno mogę, tylko powiem piorun chyba grać na takim mele mecze. Wziąłem runy z neta w ogóle, mnie aż ciekawiło co grają. I nie grają, grają tak dziwne drzewko na talię. Dark Harvest i na drugiej grają zielone z Mountain Kingiem. Ale dobre. Ja mogę tak pograć. Te Q drugie rzucam, bo to nagrywałem po tych zmianach, że ma ten duży kamień talia. Jest Kazimierz w lecie. Będą z maną problemy, ale jak wrócę z 1100 golda, to będzie git. Pójdziemy full AP sobie, potestuję. To jakoś tak będzie pushować. Ale nie chcę wskoczyć z tego, co widzę. Jak tego nie dobiłem? Ktoś mi wytłumaczy, jak ja tego nie dobiłem, naprawdę, bo chciałbym wiedzieć. Teraz trzyma, tankuje to. No ta, no może, bo jest Jonaszem pięknym. Może czuję, że Kazik będzie, jak on to zatrzymuje tutaj. Ojej, szkoda katapulty. O, no, boomplating, wywalone jajca. A nie mam mana, nie mogę tak podchodzić. Ani ciastek nie mam w sumie, no tragedia. Tą mana będzie, nie wiem czy mi się tak podoba. On niestety ma postać bez many. Powiem mu potel, tylko tyle. A w moją stronę już pojechał gdzieś drugi. To był dive? To. No bo się problemy. No z szóstką mogę chodzić. Ja mam Ignite, szukałbym tu zabójstwa, ale... Żyję, nie? Nie muszę po to odpalać. No ten bomplating robi robotę, bez bomplatingu bym tu umarł. Pamiętaj, że Kazik 2 to architekta z tej wieży, podobało mi się to. Fajnie wyszło, no? A teraz chyba na stunie nie był ten TW. No go to zabiło. Fajne jest talie, no i boomplating podoba mi się te runy. A trzeba grać, no gnojarze grają, to jak ja też mogę nie grać. W ściance jakoś biegnij z tyłeczkiem. No na damage'u nie ma tyle co inni magowie, ale to utility jest fajne. I DPS wyciąga większy niż inni magowie, ale też nie taki dobry Akazir w sumie, nie? Tak mi się wydaje. Nie ma takiego burstu jak Syndra. DPS ma trochę gorszy od Oriany i właśnie jakiegoś Azira moim zdaniem. Ale ma dużo łatwiejsze te. Jeszcze blue buffek jest pięknie. Dobra, jest okej, na razie mi się podoba. Będę go próbować przerzucać, bo przecież many to dużo kosztuje te combo, dlatego tak nie spamowałem tym. Takie połki, no.
Dużo mu to nie robi, ale tak 30 razy zrobię, to może. Mogę iść, mam prawie. Tu gdzie on jest, do góry? Czy do dołu? Tu jest. Skończyły się te, przeskoczy sobie po prostu. O, Odr mało HP miał, żeby coś zrobić, no tak wygoniliśmy go. Nie, nie sięgam go. Mówiąc mi, dużo mi daje przy tej ścianie, widzę. Mareczka, on też ma R-kę, może nie wlecieć, ma Ignite, nie? No, co do zera chyba mnie nie wybombi, no. Na full HP. Mogę iść? Dobra, no zabiłem go, ale w sekundę umarł po... Nie, kolejny. W sumie dużo mi zadał, no. Ale R-kę wypierdzielił, to już dużo ciężej będzie miał kill potencjał. Wyścig. Mogę spróbować? Jak wyjdzie z siebie teraz? Zsunowało go to. Jakby Ignite był. Mało mu to bije, on da Sundernas już go więcej leczy jeszcze. Nie żyje, no chyba też nie żyje. Nie, przeżyje. No, ostatni ticzek. Mogę mu odfreshować, ale myślałem, że nie żyje, szczerze mówiąc. Może, bo mu flesza spaliła. To było bez completingu, nie? To obrażę. No dziwne te runy, ale spoko. Idę full AP teraz, walone jajca. Jedzie taki zakup. No fajne jest to, że mogę Ignite grać, bo mam tą merkę swoją. Ale z tą merką dużo lepsze rzeczy się w proplayu robi, nie? To mi się zawsze podobało. Ta merka jest taka właśnie... No nie jest w ogóle ofensywna, można powiedzieć, nie? Że nie zadaje obrażeń, ale fajne rzeczy można robić. Tylko, że dużo bardziej to w proplayu użyję niż takim... I solo kolejce. Mi się wydaje, że jest okej na razie. Zniwelowany ten Yone strasznie. A też jakoś nie może mnie przepchać i chodzić z tyłkiem, bo mam przykowny wave już teraz. Ale wkurza talia się, mam powiedzieć. Strasznie bezpieczny zasięg ma. Drugie na pewno. Wywołują tam na topie. Fajnie, że tak wygrywa te trady. Ale mam flesza na jego R-kę jakby co, więc... Jak on tu mnie dostał? Muszę uważać, jak się świeci, nie mam R. Ale już tak widzę ten mecz, jak działa, powiedzmy. Kurde, miałem okno tutaj, żeby go przepchnąć. To zadaje obrażenia też jak się pojawi, ale no nie aż tyle. Many już nie mam. Level up jakiś? Nie, nawet nie jestem blisko level upa. O, go jest nie ma, co tego flesza griduje. Ja myślałem, że ją zbejtuje bardziej. Dobra, dostała telekita z tego. Ale uderza spierdziela pod Adeu, też Trinito. Nie ma flesza. Co z tego, że nie ma flesza, panie i panowie, co z tego? Pytanie, czy ja łezkę chcę grać, bo szczerze mówiąc mam problemy z maną i to cholernie. No, zastanówmy się. Mi się wydaje, że gram tą łezkę, bo nie będę mógł sobie tak spamować fajnie jak teraz. Mogę lecieć? A to jaka mały zasięg na pierwszym poziomie. Są wszyscy. Mogę ją przerzucić, nie wiem czemu się boję, że ona pewnie wykastuje ten spell. Nie wiem czemu też nie zajdzie pomóc. Tak to byśmy się tu mogli bić. Ciki jakieś? Wszyscy raczej teraz resetują. Na R-kę, z botem, na bota z R-ką poszedł. Może dwa plejty będą przy dobrych wiatrach na górnej stronie trzymać.
Ładnie spizgany, no. On ma teraz 2 HP tam teraz. W sumie nie powinienem tego pingać, tylko innego. Zrobiłem tego playta, nie? Zrobiłem. Bo cię full HP mają. Tak było mnie widać. A dalej to chyba mogę iść. Albo topa, no właśnie zemsta na Queen. Ona chyba na ptaka wskoczyła. O, takie chodzenie bez celu trochę. Nie wiem, czemu nie zabił do kozika, miał gigalowa, nie? Po tym moim kombie. A playtów mu nie chcę oddawać za darmo, na pewno nie. Lota może? Lołek tam jest. I on nasz jest na Heraldzie. Tak, trochę tak niefajnie to wyszło. Spróbować? No z tym chyba zabiję, nie? Kazik to jest. A, chyba, że mi rzucisz latarnię. Nie mogłem chwycić, ja pierdolę. W złą stronę go przerzuciłem, a też many nie mam. Dobra, bejziczek śmierci. Ładnie, 3 kilki tutaj zrobiliśmy. Nie widziałem na minimapie, że on za wizję wyszedł. I one prawie zabił. Tego Heralda chyba im oddaliśmy, co? No mogłem iść albo na dół, albo na topa. No musiałem... O nie! Musiałem zdecydować. I na wizji stoję. Dobrze, to nie jest APAszka. Ja pierdziele. Fajnie, stąd tutaj jest zasięg. No i tak, w moim playtie też mnie zgitał, niepotrzebnie umieram. Nie no, jak teraz łezkę zrobię, to już dalej mi proponują. Nie wiem, w sumie ta łezka nie jest zła, tylko że nie mogę jej teraz zrobić, muszę Shadow Flame'a zrobić. A będę mieć tak zasrany ekwipunek, jak to już teraz widzę. No, mogę go do rana sprzedać, może szkoda. Nie jest to, kto ma te wszystkie kile u nas? Ja i bot. Nie wiem, czy są ci mają po 3. Ale mam fajnie te kile rozlokowane. Ja to są powinien mieć power spike jak większość magów na Ludenie i tym. Chyba nie powinienem łezki grać. Ale podoba mi się Victim. Jak zdążę jakiś burst przeżyć i wykastuję bu, to jest super. A boję się, że bez tego będę umierać po prostu na skok kazika, bo na jedno EO nasze. Boś tak tu w ciemność wchodzić. Cmitaszka miała roła, no, jak ja dive'owałem i go nie rzuciła, też ciekawe. Ja tam powiem nie żyć, mi się wydaje zawsze. Zeraf ma kill. Może powinien play'ta prowadzić, bo one do bazy ewidentnie poszedł. O, mogę play'ta spróbować zrobić. Widzę, że tam jest walka. Ward. Nie mam już wizji na tej rzece w ogóle. Powiem go playta zrobić, to uciekł pewnie. A szczerze to jest dymany ten Jonasz już. On merców nie może złożyć. Coś tu przyjdzie, nie? Dałbyś mi morda tutaj, no, jest ten smoczy gówny. On zdodżował to z E? Nie. A to było dziwne. Widzę z niego w ogóle straciłem. Nie żyje chyba, miniony go zadba. No wiem, że masz shielda, Jonasz, to musiał być zerką to zagrać, żeby żadnego spela nie zagrał. To jest first, które robię to do śmierci, chyba stopem się tu ścigam. Podchodzę na drzew, ciebie zliczki dolatywały, fajnie. Tak na dłuższy zasięg. No dobrze, to łezkę kupię, bo widzę, że jest cholernie problem z maną. Nie da sobie tak spamować fajnie, jak mówiłem. No to 85 many kosztuje. A to nic nie zadaje obrażeń, tak jak się... dobra. Nice war, Sondrek. No nie mieliśmy wiedzy na smoku. Jakiego straciliśmy? A, powietrzny kupsko. Tak, dobra, zróbmy tak. To nie jest najlepsze, ale zróbmy tak. Nie mogę tego Shadow Flame'a zrobić, muszę tą łezkę zabić, mimo że nie będzie wystakowana, to muszę ją zabić.
Czyli zabić, w sensie wykorzystać. Ten Darkseid to był troll już, no. Ja chciałem łezkę dać, to nie powinien Darkseid tak dać. Kazik z Hydrą pierwszą grałeś takie, że ta Hydra była broken, pamiętam. Fajnie się strzela, no. To tak permakucza spawnować i tak gameplay wygląda. Mogę lecieć. Dobra, troszkę sobie nie poleciałem tutaj. Myślałem, że wyląduję za ścianą, szczerze mówiąc, no. Mogę zeskoczyć szybciej, jestem u Lungier. Wiciora też zabiłem. Dobra, dzięki moim obrażeniom zabiła. Już porady nie ma. Nie, mogę szybciej zeskoczyć, spróbuję to, ale zdarza się. Będzie, dobra, to kupimy. I tak muszę sprzedać. Kalista niszczy. Ale grać Kalistą jak popijesz, nie da się przeżyć w ogóle. No i mam tak obrzydliwie, tym wszystko się zabija w sekundę, dlatego odda ta łezka, jak tam wystakuje. To strasznie późno kupione. Subleju i tak chyba z tepekiem grałem w notalię. Na górę iść przy ściance. Skoro nie ma, nie ma tepeka. O, dobra. Nieważne. O, Derek zadał mnie, zacznę kwiźnie na tym kultomaszkę. O, fajnie je zadało damage. Ładnie jej obrażenia rozpierdzieliło jej głowę. Tym modelem to sobie pograł w sumie, to może więcej będę nagrywać. Zabiję go? Nie, by się wyleczył z triumfu. Czemu to Queen jest? Ja nie widziałem, że ona na bocie była. W Queen się paskudnie gra, jak nie mam wizji, ale kupuję pinkę i tam stawię do tego szaku, bo nikt nie może mi postawić, że od dołu miał zawsze wizję. Bo wtedy fajnie jest mieć z jednej strony mida wizję, bo wtedy muszę się grać po tej stronie, jak widzicie, że tam nikogo nie ma. W sensie, że mam tutaj na przykład Warda, to mogę zawsze się przy tej stronie trzymać, bo jestem bezpieczny. Jak chcę z góry wyleci, to mam dużo czasu na reakcję, żeby coś z tym zrobić, no. No w sumie jak nie mam wizji, to nie powinien tak stać, no to też jest prawda. Ale myślałem, że nie ma ten Queen. No w sumie tak ten champion działa, że po farmie dwa itemy na linii, potem roamuje na tej jarce. My z tym bym przeżył z Archangerem lepszone. Triumf uratował tego, nie? Ja, już tutaj sukienki zakłada. Tembo i Yone. Jestem jedynym apekiem, by the way, bo ten udr bije fizycznych dużo więcej, jak jest pod Tygrysa. Mogę iść, ale też tam chcę pofarmił trochę, bo nic nie farmię teraz, przecież mi się wydaje. Dogonimy z CS-ami ten Jonasz. Oj, Kalistę samo zostawiliście. No nie wiem, no tak podchodzi tutaj, no oni są z prawej strony wszyscy. Mogę szybciej to zagrać, no ale te butali najpierw rzuca właśnie na stunie albo na fuku trasha, to jest najpiękniej to wchodzi. A nie chcę stać pierwszy, bo dostanę też na mordę zawsze to. Roło od Ashki. Udyr musi stać na przodku, no. No i moim zdaniem rób tego smoka, a mi muszą przez ścianę do nas przeskoczyć. Jezu, jak go spierdzieliło. Aj, mają nie ma w ogóle nic. Rzeź niewiniątek taka dosłownie. Ale ich rozpierdzieliło. Aj, surrender, o dobra, zapasowy odcineczek. No nie dziwię się, bo ich rozpierdzieliło totalnie. No jeden huk tresza i ja mam pewny W. No fajna jest talia, jak ktoś lubi, to może pograć.